wchodzę teraz przez tajny, szklany włas. Nie da się ukryć. Nie był zbyt przystojny, nie był zbyt urodziwy, był jak tysiące innych. Ale oni go zmienili, Agnieszka Brzostek i Dawid Hajok. Z zewnątrz został pokryty pancerzem z gontu modrzewiowego, a w środku, chodźcie, zapraszam. Emil na zewnątrz jest bardzo przystojny, ale jego wnętrze jest po prostu perfekcyjne. To zostało zmienione. Wcześniej tutaj było 5 pomieszczeń. Zostały wyburzone ściany, a na ich miejsce zostały zastosowane stalowe belki pomalowane na czarno, które są wsparte na żelbetowych słupach. Na podłodze fantastyczne włoskie spieki lastrico, które nawiązują do zimnej struktury sufitu. I tak powstał Emil 2.0, wielozadaniowy teatr wspomnień właścicieli, których połączyły wspólne pasje. Jedną z nich jest miłość do przedmiotów z drugiej ręki. Musztardowe, kolorowe, ze złotymi, fantastycznymi nóżkami i ramami. Czy nie wyglądają szlachetnie? No, ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak. A może wy macie coś w domu takiego, co moglibyście zmienić, co moglibyście odnowić, czym moglibyście się pobawić i co zmieniłoby całkowicie wasze wnętrze? No po co kupować nowe? Surowy styl wnętrza nawiązuje do rewolucji przemysłowej. Ten 220-metrowy dom to prawdziwa fabryka pomysłów. Właściciele prowadzą agencję kreatywną Lemoniada oraz biuro projektów AB Concept Design, których centra dowodzenia znajdują się właśnie tutaj. Oddzielenie życia zawodowego od prywatnego, pełnego pasji wymaga jednak dyscypliny. Ode mnie wymagało to na pewno narzucania sobie pewnych rytuałów, przejścia to nazywam, czyli przejścia ze strefy prywatnej do strefy zawodowej. Wtedy oczywiście no, ubieram się jakbym szedł do pracy, może bez kurtki i jakichś butów szczególnie ciepłych, jak jest zima tylko, ale po prostu wyjściowych. Tak, żeby narzucić sobie w głowie jakąś taką dyscyplinę pracy. I to jest, myślę, kluczowe, bo nie wyobrażam sobie siedzieć za komputerem i odbierać telefony od klientów w piżamie czy w szlafroku. To chyba tylko Hugh Hefner mógł sobie na coś takiego pozwolić. A jest to możliwe dzięki podziałowi budynku na strefy pracy i wypoczynku, żeby nie przenosić pracy na kanapę czy do sauny. Nasz Emil składa się z dwóch światów. Jeżeli chodzi o parter, no to salon, kuchnia, łazienka, rowerownia oraz sauna. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, bardziej intymną, ciepłą, no to dwie sypialnie, łazienka oraz siłownia. A te dwie części podzielone są tą oto ramą, którą Agnieszka znalazła na pchlim targu. Jeżeli zastanawialiście się kiedyś nad oryginalną, unikatową wyspą, to na pewno ta taką jest. Jest nie tylko funkcjonalna, ale jest również dekoracyjna. Stanowi taką dużą, fantastyczną, przyciągającą wzrok rzeźbę, która z jednej strony łączy salon z kuchnią, z drugiej strony przyciąga wzrok. Składa się z dwóch tak naprawdę materiałów. Jeden to ciepła dębina, drugi to stal. To jest stal czarna, tania, taka najzwyklejsza w świecie, mogłabym powiedzieć, która jest pięknie wykończona takimi spawami. To nie tylko jeden stalowy element w tej kuchni. Zobaczcie sami. Jeżeli zastanawiacie się, czy różne rodzaje stali można łączyć, to ja Wam zdecydowanie powiem, że tak. Na przykład fronty szafek zbudowane są ze szlachetnej, nierdzewnej stali szczotkowanej. To, co zwróciło moją uwagę w tej kuchni, to są również
fantastyczne płytki, które są inspirowane fabrycznymi przeszkleniami. No i jeden mały akcencik. Mały, ale jakże funkcjonalny. To siedzisko. Zobaczcie. Proste, piękne i funkcjonalne. Chyba moje ulubione w tej kuchni. Jak się okazuje, każdy mężczyzna ukrywa jednak pewne rzeczy, ma pewne sekrety i również Emil też. Ale ja wam pokażę. Wchodzę teraz przez tajny, szklany włas. Wchodzę z części salonowej, gdzie zwykle to pomieszczenie jest ukrywane, a tutaj wprost przeciwnie. Piwniczka. Piwniczka, miejsce, które przyda się każdemu. I rozwiązanie po raz pierwszy spotykane. Piwniczka widoczna z zewnątrz. Może u was takie rozwiązanie by się przydało. Zastanówcie się. Słuchajcie, co się znajduje za tymi szklanymi drzwiami? Znajduje się teraz w garażu. Niektórzy w garażu trzymają samochody, a niektórzy, jak to jest w przypadku Agnieszki i Dawida, rowery. Znajdujemy się w królestwie rowerów. Jest to pasja Agnieszki i Dawida. A wnętrze inspirowane jest warsztatem. Jest pełne różnych gadżetów oraz pamiątek z kolarstwem związanych. Zobaczcie sami. Wyrabianie po 300% normy podczas podjazdów to nie jedyna pasja, która znalazła swoje specjalne miejsce w tym domu. Czy ktoś z was ma szafkę muzyczną? Obawiam się, że nie. A to jest właśnie szafka muzyczna, którą zaprojektowała Agnieszka podczas studiów, a która jest inspirowana latami 50. Co ona kryje? Agnieszka kolekcjonuje płyty winylowe. I tutaj widzicie całą kolekcję. To nie jedyny, bardzo oryginalny element tego domu, bo w tym przemysłowym wnętrzu próżno szukać taśmowych rozwiązań. Każdy z tych przedmiotów tak naprawdę to nie jest zbiór przedmiotów dopasowanych do siebie w takim rozumieniu projektowania wnętrza. Tylko tak naprawdę to są, jakbyśmy tutaj popatrzyli sobie na przedmioty, na nasze książki, na jakieś pamiątki z podróży, to są to rzeczy, które de facto do siebie nie pasują. Ale to jest właśnie, jeśli mówimy o tym zbiorze, to jest taki zbiór takich rzeczy, które po prostu uwielbiamy, co podobały nam się w galerii. Znajdujemy się w domu gwiazd. Gwiazd designu. Obok mnie przedmiot użytkowy Oskara Zięty, rondo. W jaki sposób Oskar Zięta tworzy swoje przedmioty? Tworzy je jak baloniki, dmuchana stal, po prostu. Technologia FIDU. Jeżeli chcecie się troszkę więcej dowiedzieć, zapraszam na stronę Oskara Zięty, gdzie możecie zobaczyć dużo więcej jego fantastycznych przedmiotów użytkowych. Gospodarze nie tylko wykuwają w tym miejscu najlepsze pomysły ze swoimi pracownikami, ale też doszlifowują szczegóły podczas spotkań z klientami, a nawet zawiązują sieci kontaktów podczas spotkań branży projektowej Architecture and Partners, na których bywa jednocześnie kilkadziesiąt osób. Tu każdy znajdzie miejsce dla siebie. Agnieszka i Dawid uwielbiają zapraszać gości, stąd ten dom pełny jest siedzisk, krzeseł i sof. No, sofa jest tylko jedna, natomiast to siedzisko, na którym ja teraz siedzę, to ikona designu jednego z moich ulubionych projektantów, czyli Filipa Starka. Drugim ciekawym meblem, również ikony designu, to krzesło zaprojektowane przez Romana Modzelewskiego w 1958 roku. Jest piękne, czerwone i jego forma jest idealnie opływowa. Jeżeli chodzi o gwiazdy designu również, no to trudno tu nie wspomnieć o historii lampy Gilles D, która została przewieziona przez właścicieli domu w dwóch walizkach. Tak się zastanawiam, jakie były miny otwierających walizkę służb lotniska. W tej kopalni dobrego designu aż chce się pracować.
Oświetlenie inspirowane lampami kopalnianymi. Stół Karima Rashida, a przede wszystkim za mną widok powalający, po prostu. Widok na Dolinę Klucz Wody. I to jest biuro Agnieszki i Dawida. I powiem wam, tak zupełnie szczerze, ja im bardzo zazdroszczę w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No więc zostaję. Nie wiem, czy na to pozwolą. Troszkę sobie tutaj posiedzę i zastanowię się nad nowym programem. A tymczasem wy łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i bądźcie kreatywni. Do zobaczenia.